Podróżujący Wojewódzki Uniwersytet Trzeciego Wieku dotarł do Wielmińskiego Domu Kultury. W ramach tego projektu zorganizowano bezpłatne warsztaty dedykowane seniorom z województwa łódzkiego. Wieluńscy słuchacze podzielili się na trzy grupy. Pierwszy zespół uczestniczył w zajęciach teatralnych, które poprowadził Szymon Nygard, aktor Teatru Arlekin w Łodzi. Zostałem poproszony przez Łódzki Dom Kultury i zaproszony do tego projektu Podróżującego Uniwersytetu Trzeciego Wieku z misją przywiezienia trochę sztuki aktorskiej, podzielenia się z tym, co o tym zawodzie wiem i co potrafię, z grupą śmiałków, tak jak widzimy, liczną grupą seniorską. I zadanie, które przede mną postawiono przy tym projekcie, to jest próba dotknięcia poezji słowa. Rzadko się zwraca uwagę na to, co jest jakby najważniejsze, to znaczy na prawdę i uczucia, na swobodę przekazania jakiejś myśli, i na pewno na tym będziemy się dzisiaj skupiali. Kolejna grupa słuchaczy wzięła udział w warsztatach wokalnych pod opieką Emilii Klimczak, solistki Teatru Muzycznego w Łodzi. Uczestnicy pracowali między innymi nad świadomością dźwięku i artykulacji. Najpierw zaczynamy od ćwiczeń artykulacyjnych, dykcyjnych, rozgrzewamy jakby całe ciało. Później oczywiście skupiamy się na ćwiczeniach oddechowych, które jakby na to nie patrzeć, nie tylko w śpiewie są ważne, ale także w ogóle w naszym życiu dobry oddech to jest podstawa. A później przechodzimy już do ćwiczeń wokalnych i na koniec będziemy śpiewać również piosenki, będziemy przygotowywać utwory, w których właśnie będziemy wykorzystywać tę wiedzę, którą seniorzy zdobyli w trakcie warsztatów. Nie wszyscy mają doświadczenie wokalne, ale są też takie osoby, które śpiewają, więc jakby jest po prostu wszyscy bardzo chcą się czegoś dowiedzieć, czegoś nauczyć i wykorzystać, czy to właśnie w swoim życiu, czy w śpiewaniu, w jakichś zespołach, więc no jakby taki też jest cel, żeby jakby to śpiewanie doskonalić. Słuchacze, którzy należą do sekcji akwarelki Uniwersytetu Trzeciego Wieku, realizowali część projektu na Dworcu Kulturalnym Wieluń-Dąbrowa. Ich zadaniem było stworzenie autoportretu na płótnie z użyciem farb akrylowych. Seniorzy na ogół radzą sobie całkiem nieźle. Mówię tak ogólnie, bo mam takie doświadczenia z różnych miejsc i w Wieluniu jest dokładnie tak jak w innych tego typu ośrodkach, w których są sekcje plastyczne, to wtedy ta sytuacja zawsze jest bardzo pozytywna i bardzo ładnie się rozwija, bowiem te osoby są w jakiś sposób prowadzone, są przygotowane na tego typu wyzwania, na tego typu zajęcia. W związku z tym ćwiczenia, wobec których są postawieni, troszeczkę nieoczekiwanie, dają zwykle pozytywne rezultaty i tak też jest dzisiaj. Czyli najogólniej opisując tę sytuację, wygląda to tak, że na początku jest pewien moment zaskoczenia, pewien moment zawahania, nawet czasem może niektórym pojawiają się takie myśli, czy to była dobra decyzja, że się na tych zajęciach pojawili, bo ćwiczenie, które mają tutaj do wykonania, nie jest aż tak bardzo oczywiste jak wykonanie obrazu martwej natury w studio. Ale później następuje taki moment weryfikacji i bazując na własnych umiejętnościach, które na ogół są wystarczające, no jakoś pozwala sobie grupa na zrealizowanie tego ćwiczenia. Jak się okazało, warsztaty malarskie z artystą plastykiem Jackiem Świgulskim stanowiły dla uczestników prawdziwe wyzwanie. To jest początek mojej pracy z przeżyciem, z wypiekiem. A czemu? Uwielbiam słońce, przyrodę, uwielbiam lasy, a tutaj jeszcze będzie światło. I to jest moje życie, burza, pełno życia we mnie. Jeszcze chciałabym narysować ptaka jako wolność, że człowiek może robić to, co lubi, może do tego dążyć bez względu na wiek. Zadanie był autoportret, czyli obraz, który ma coś mówić o mnie, to znaczy ja mam w tym obrazie coś mówić o sobie. No zaskakujące, bo godzinę temu dowiedzieliśmy się założeń tego typu. Nigdy w tej kategorii nie myślałem o tym, żeby coś takiego namalować. No więc to takie pierwsze podejście, przemyślenia, że dla mnie zawsze ważny był horyzont, ważna była pogodna przyszłość, trochę optymizmu, ale wszystko razem było kręte. Nie wiem, tak najpospoliciej to może
droga, chociaż tego nie widać jeszcze, bo to jest dopiero zaczęte. No i ten koniec drogi, no, to już proszę sobie interpretować. To jest ciemność taka, niemniej jednak z odrobiną jakiegoś tam światła przebijającego, ale odpowiadam, to jest tak zaczęte i bardziej mi to przypomina jaskinie niedźwiedzią, ale to się samo tak zrobiło. Już w grudniu uczestnicy warsztatów będą mieli okazję zweryfikować nabyte umiejętności i zmierzyć się w trzech kategoriach konkursowych: turniej recytatorski, konkurs wokalny oraz konkurs plastyczny. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął marszałek województwa łódzkiego Grzegorz Szrajber. Na dłuższą relację z tego wydarzenia zapraszamy do kulturalnego tematu tygodnia już za tydzień.